rano zmieniacie hotel. Macie jakąś konkretną destynację, którą chcielibyście osiągnąć, czy po prostu lepszy od tego? I zdajecie się na Ibiego. Zdajemy się na Ibiego, ale patrzymy, w jakie dzielnice nas prowadzi. Czy to jest taka jak ta dzielnica, czy już ta trochę lepsza? Bliżej muzeum na przykład. Ibi prowadzi woli bliżej muzeum, przy Nilu. Okay. Nie bezpośrednio, ale nazwijmy to w drugiej. Widać z okna. Widać z okna, tak, gdzieś tam. Nil. Jakieś szczególne wymagania co do hotelu są? Żebyśmy mieli pokoje obok siebie. Dobra. I żeby wszystkie ściany były pomurowane. Okej. Okay. Hotel nazywa się Zamek Paryż. Jest francuskim hotelem. Jak się z pewnością domyśliliście po nazwie. Jest to hotel wybudowany całkiem niedawno. Został najwyraźniej adaptowany z budynku, który jest całkowicie został przebudowany on w środku. Najwyraźniej została tylko fasada. Przynajmniej o klasę lepszy. Widnieje napis, że jest czterogwiazdkowy. No i chyba trzeba zaufać. Gwiazdką. To od razu, skoro to jest hotel francuski, pytam w obsłudze, czy wiedzą, gdzie się znajduje francuska ambasada bądź konsulat. Tak, wskazują ci, że właściwie dwie przecznice stąd jest konsul i nie ma problemu. Chcą, to od razu ci mogą umówić wizytę. Bardzo proszę. Prowadzą go Francuzi czy Arabowie? Francuzi. Co prawda obsługa bezpośrednio jest już arabska, ale na recepcji zawsze jest jakiś Francuz. Młody, bo młody, ale jednak. Więc rozpakowujemy się, tak? Troszeczkę drożej jest. No. Poprosimy na to fakturę. Tak. Ibi się pyta, czy on też ma mieszkać w pokoju? Tak się patrzeć na szefa. No, szefie. Możesz poprosić o dostawkę. Tak, i będzie jako mój służący. To określenie służący, widzisz, nie do końca mi się spodobało, ale jak usłyszał, że ma spać z tobą, to przymknął na to oko. Szefie. Może tak do mnie mówić. Abraham czuje się jak w domu. Ja rzeczywiście proszę, jakby żeby umówili wizytę w konsulacie. Natalia zamawia. Szampana? Nie szampana, rozmowy z Nowym Jorkiem. Usilnie próbuję. Marianna... Pana Golda nie ma w Nowym Jorku, chyba że do kogoś innego w Nowym Jorku. A gdzie ta Łajza jest? No w Anglii, tam gdzie go zostawiłeś. A, w Anglii jest. No to do Anglii. Bardzo przyjęta twój mężu. Gdzieś go zgubiłam w świecie. Tam mówią po angielsku, tam mówią po angielsku. Jest żadna różnica, pendejos. Marianna pierwsze co robi po wejściu do pokoju, to ukrywa gdzieś maski. I ten kamyczek z wyżłobie, co od tej pani dostaliśmy. Czy ktoś to w ogóle was badał? No, tak, ja to zbadałem archeologicznie, a ona mi to zabrała. Bardzo dobrze, tak. To jesteśmy zbadani. Okej. No dobra, skoro na kiedy umawiają te Anglię? I te Francje? Na jutro. Na jutro. No dobra. Wieczór. Maria, nie wiem jeszcze, czy ja tu będę. Będziesz. Będziesz czekać na swojego Adama. Na jutro rano jest umówiona wizyta. Wspaniale. U konsula. No dobrze. To co, moi drodzy, czy szukamy latającego Holendra? Na 19 jesteśmy umówieni z Marianną. No, ale jest dopiero 11:32. Ibi, nekropolia nie jest aż tak daleko. Zdążymy tu wrócić na... Miasto umarłych. Tak. Tak, szefie. Nekropolis, to znaczy to samo. Ale... Szef ma rację. To jest to samo. Abraham, jaki ty jesteś mądry. Bardzo dobrze. Igor po polsku mówi, nie gryź ręki, która cię karmi. A ja mówię coś po jidysz, ale nie przytłumaczę. A, jestem z Lubelszczyzny, mogę kojarzyć. To jest amerykański jidysz. I daję wam takie drewniane młoteczki jakby, nabite gwoźdźmi. A co tu u licha? No, wybieramy się w takie rejony, gdzie lepiej mieć jakieś coś do odstraszenia kogoś. I to ma służyć odstraszeniu kogoś? Jak się kogoś uderzy w rękę, to go zaboli, a nie zabije. A broń palna nie wystarczy?
Tak patrzę na Igora. Taki, widzisz, cofnął się krok. Ale chyba nie macie broni palnej. Nie, nie mamy, ale jakbyśmy mieli, to czy by nie wystarczyło? Tak, tak, wystarczyłoby. Widzisz, tak chowa te młoteczki, taki... Tak, nie, tak. Nie, nie, bierzemy te młoteczki. Ja mam przy sobie swoją pałkę. A czemu tak się boisz broni, wspomnienia o broni palnej? Zostałeś kiedyś zaatakowany? Nie powinno się mieć broni. Allah nie pozwala? Jakby Igor... Nie wiem. No po mieście? Z bronią? No tak, kto by pomyślał? Po mieście z bronią. No właśnie, kto by pomyślał? Nie ma co tracić czasu. Dziękujemy za te młoteczki. Bardzo się wyglądają. I dojeżdżacie taksówką do gorszej dzielnicy. Ibi tłumaczy wam, że tutaj w lepszej części miasta trzeba się zatrzymać, żeby przejść kawałek dalej do tej gorszej. No dobra. Z waszej perspektywy wygląda to inaczej, że po prostu wjechaliście do tej gorszej, ale rzeczywiście po chwili dosłownie wraz z każdym krokiem słowa Ibiego nabierają nowego znaczenia. Tak jak kończą się budynki, jest mur okalający coś dosyć dziwnego, bo po jednej stronie widzicie wielką twierdzę Saladyna, która stoi tutaj od dziesiątek lat, strzegąc Kairu. Nie tracąc jej wzroku, gdy przesuwacie głowę w lewo w kierunku Nilu, widzicie ciągnący się daleko, o wiele za daleko, cmentarz, albo coś, co powinno być cmentarzem, bo widzicie, że tam normalnie wjeżdża jakiś autobus. Widzicie, że tam wchodzą ludzie, tam wchodzą jakieś muły, tam wchodzą osły. Szeroka droga między czymś, co wygląda jak grobowce sprzed 100, może 200, może 300 lat. Ciężko powiedzieć, bo są nie tylko zniszczone, ale widać zużywane przez ludzi, którzy z nich wychodzą. Widzicie, że na jakimś nagrobku siedzą dzieci i jedzą jakąś papkę, być może jakaś kasza. Ciężko powiedzieć, co to jest. Gdy tylko przechodzicie, właściwie Ibi odgania żebraków, którzy tylko widząc białych ludzi po prostu rzucają się, wyciągają do nich ręce. Ibi ostrzega was, że na początku jest w miarę cywilizowanie. Gdy wejdziemy dalej w głąb, bywa trochę gorzej. Ale to jest cywilizowanie. Przygotujcie młoteczki, drogie panie. Że najwyraźniej chodziło mu o te kable, które ciągną się dostarczając elektryczność do przynajmniej części tutaj tych większych domów, jeżeli tak to można nazwać. Natalia przygotowała się o tyle, że ona przykryła chustą swoje włosy. Jakby stara się aż tak nie rzucać w oczy. Nie świecić tym blondem. Nie świecić tym blondem na wszystkie strony świata. I ona się czuje dosyć niezręcznie, nie bardzo wie, jak się tu zachować. Więc ona jest dosyć milcząca, rozgląda się, a nie mieliśmy pytać już od tego Holendra? I przystanek. Przystanek mieliśmy znaleźć. Jaki przystanek? Przy szkole. Tędy będzie. Rzeczywiście przechodzicie kolejne kilka. Igor zamyka, żeby panie były w środku pochodu. Rzeczywiście co chwilę ktoś was szturcha, ktoś... czujecie, jak łapie was za jakąś nogawkę, jakieś dziecko, jak ktoś którego... mocniej szturcha, to udaje, że chce uderzyć młoteczkę. Myślę, że odsuwają ręce, jakby wiedzieli, jak wygląda procedura. Że ktoś już wiesz... Co się dzieje? Tak jakby, jak zacząłeś wyciągać, tak zamachiwać się, to jakby tak wiesz... Wiedzą, o co chodzi. Wiedzą, o co chodzi, że mogą dostać po łapach, tak? W końcu nagle robi się cicho. Przechodzicie, rzeczywiście jest wystawiony taki znak, ledwo co stojący, włożony w ziemię i rzeczywiście widzicie, że większy budynek, który prawdopodobnie chyba jest szkołą, bo za takim murkiem, który okalał prawdopodobnie jakiś wcześniej nagrobek, po prostu bawią się dzieci. To całkiem spora ilość tych dzieci. Ibi, zapytaj o Holendra. Rzeczywiście podchodzi do kobiety, która pilnuje te dzieci, pyta o Holendra i ona wskazuje budynek dosłownie naprzeciwko, taki
nie pierwszej, ani nie drugiej świeżości. Nawet nie o to chodzi. On wygląda na bardziej otwarty. Nie ma ani drzwi, ani okien. Mhm. Widzicie tam po prostu masę osób, które są ułożone właściwie jedna obok drugiej na różnego rodzaju matach, szmatach. Tak jak pozostałe domy były zamieszkane przez rodzinę, ten po prostu jest sobie zamieszkany przez tych, którzy nie mieli gdzie się podziać. Egipski skład. Coś w tym stylu, rzeczywiście. Ajwaj. Śmierdzi okropnie. Już w samym progu po prostu, gdy tylko powiewa wiatr, wydobywa się zapach zgnilizny, choroby. Jakby coś toczyło to miejsce. No, nie jest to przyjemny widok. Zdecydowanie. I rzeczywiście widzicie osoby, które na przykład jakieś tam babrący się, kikuty, ktoś po jakiejś świeżej amputacji, podłoga rzeczywiście lepi się. Na pewno nie. Masa much po prostu rzeczywiście jak bzęczą tutaj, tak? I rzeczywiście wśród tych osób widzicie mężczyznę, który odstaje od nich wszystkich. Na plus, o dziwo. Ubrany w coś, co kiedyś chyba było kremowe, teraz bardziej przypomina jakiś taki jasno-brunatny kolor. Brudny, okrutnie, mężczyzny, który chodzi i jakby czegoś szukał, przyglądał. Jakby sprawdzał tych ludzi. Jakby on coś tutaj robił, jako jedyny, a nie po prostu leżał. Mhm. Mówię do niego po francusku, bonjour. No się odwraca. Taki jakby lekko skitrany. Widzisz, że ma takie rozbiegane oczy, lekko nerwowe. Czy widzisz, jakby staje na jednej nodze, rozkłada ręce. Widzisz, tak stoi. Kiwa się do przodu, do tyłu. Czy pan Bessard? Ta, nie. Się kiwa do przodu, do tyłu. Słyszałam o nich. Mówi się, że to jogini. Kto? No z Indii. Nie, on jest Francuzem. Jest tak Holendrem. Tak samo powalony jak ten doktor. Holend? Widzisz, po czym bach! Pada na ziemię. Przygnij takiegoś Araba, który leżał. Słyszycie? Spod niego wydobywa się dźwięk. Dobrze, czy... I widzicie, jak coś chyba jest ranny. Ten... Albo coś ciemnego, brunatnego, może czerwonego, cieknie mu z pleców, jakby... Igor podchodzi, się nachyla nad nim. Rzeczywiście poszerza się ta plama. No, on upadł na jakiegoś człowieka, więc patrzy, co się dzieje z tym człowiekiem. Piszczy, tak? Krzyczy, zwija się z bólu. Igor go ściąga, tego mężczyznę. Widzisz, że upadł na butelkę wina. Jakiegoś raczej padlejszego, tak. Czy pan Van Hevelen? A dla ciebie... Ewilen! Wspaniale. Czy jest tu... No, ja myślę. Czy jest tu gdzieś miejsce, gdzie możemy porozmawiać? Tu możemy wszędzie rozmawiać. To jest moje królestwo. Wspaniale. Tylko to mi zostało. Takiemu znanemu archeologowi? Nie mam na bilet, nie mam na nic. Tylko ta butelka mi została. To nic pan z tej ekspedycji nie ma? Zrzucili mnie. Za co? Nie wiem. A czego pan szukał razem z tą ekspedycją? Egipskich rzeczy. I co pan znalazł? Mumię. Czyją? Nie otwierałem. Ale to czemu zniknęła ta mumia? Na pewno nie przez to, że piję. No na pewno nie przez to. Ale pan, z całym szacunkiem, pan mówił, że pan nie otwierał sarkofagu. Ale no nie! Czy zawartości sarkofagu nie określa się po napisach, które są na nim? Przecież po twarzy pan mumii nie pozna. Więc nie wiecie, co odkryliście? Czyja mumia to była? Ja wiem, co ja odkryłem i to jest warte tysiące milionów. To proszę się podzielić z nami tym odkryciem. Nie, bo mi ukradniecie pieniądze. Pan nie ma pieniędzy. Już mi ukradliście? Nie, dzięki nam pan może się wzbogacić. Znaczy pieniądze? I biskocz po flaszkę.
Abraham, powiedz Ibiemu. Już tak Ibi się patrzy. Ale Lach nie pozwala. Nie, nie. Ale to cudzoziemiec. Ale to ja bym to kupował. Szefi, nie. Idź po wodę. Ale w ładnej butelce. Na pewno po wiadro. Nie wiem, wybieg. Dobrze. Co było w tej mumii takiego? Zabieracie mnie do Amsterdamu? Do Amsterdamu. Do Amsterdamu. Ale nie zabierzemy pana, dopóki nie dowiemy się paru informacji. Jaki musimy pan? Wiedzieć, że pan to pan. No to... Tak. Więc co było na tej, na tym sarkofagu? No... Ja? Ja. Pan? Na sarkofagu, co było napisane? Nie wiem. To skąd wiedzieliście, że to mumia kobiety? Bo znalazłem papirusy. I co było w tych papirusach? No nie wiem. Ja czytuję papirusy. A czym pan się zajmuje? Poza tym oni twierdzą, że ich nie było. Że nie było papirusów? To ja widziałem, że były. Kto twierdzi, że nie było papirusów? No, wszyscy twierdzą, że nie było, ja wiem, że były. A nic pan nie wziął z terenu ekspedycji? Nie, sam znalazłem. Czyli poza ekspedycją. Czyli Ibi wraca z tym... A co pan znalazł poza ekspedycją? No rzeczywiście wraca z wodą. Co takiego pan znalazł poza ekspedycją? Skarb warty tysiące milionów. A jaki to skarb? Ze złota. Ze złota? Ukryłem. No to bardzo mądrze pan zrobił, że pan ukrył. Połknąłem. Nie oddam. To był malutki skarb. Ogromny. To jak pan go połknął. Dwa słonie. To jak pan go połknął. Popiłem. Biorę to wiadro, biorę tego faceta, kładę to wiadro na ziemi i jego łeb w to wiadro. Wyciągam go. Będziesz, co pan ode mnie chce? Żebyś gadał do rzeczy. Czemu zadajecie głupie pytania? A jakie pytania są mądre? To bym się czegoś napił. I no to sru, do wiadra. Żytne zastraszanie. No, no. Z kością premiową. No. Za wodę. Zatrenowanie. Zastraszanie. Waterboarding. Mhm. 34 na 35. Ale ty masz mało zastraszania. No, ja nie gadam. Małą świątynię. Gdzie? Tu. W mieście umarłych. No, nareszcie mówisz do rzeczy. A gdzie schowałeś skarby i skąd wiesz, że nikt ci ich nie zabierze? Trzymam go cały czas za te fraki. Bo wiem, bo je ukryłem. Ukryłem, a musimy się napić. Musimy. A nie za to cię wyrzucili tak z ekspedycji? Może? Nie zaprzeczam, ale byli obiektywni. Dobrze, to powiedz, w jakiej jeszcze sytuacji zniknęła mumia? Skoro to nie ty za nią odpowiadasz. Skąd mam wiedzieć, jak zniknęła? Ponoć z zamkniętego pomieszczenia. Zniknęła z dwojgiem strażników. Czy cały byli... sarkofag z dwójgiem strażników i nikt nic nie widział. Pewnie strażnicy widzieli. A czy to byli egipscy strażnicy, czy członkowie ekspedycji? Egipscy jak nic. Mieli małe oczy. I się ruszali. Zwinnie. I nie masz pojęcia, kto mógł ukraść ten sarkofag. Czy komuś powiedzieliście, że znaleźliście tę mumię? Tak. Komu? Policji. I władzom świata. Czy to sugerujesz, że policja ukradła ten sarkofag? A tak! Władza świata. Tak! No dobrze, ale skoro znalazłeś skarb, do Amsterdamu. No właśnie. Schowałem go w Amsterdamie. W Amsterdamie jest rzeka? Kanał. No to jest ru. Czy go ty ode mnie chcesz właściwie? Chcę usłyszeć coś, co zadowoli tę panią.
A jestem bardzo niezadowolona. Dzień dobry. No to już jest jakiś początek. Czy może pan nam coś więcej o tej mumii powiedzieć? Jej zniknięciu, okolicznościach, cokolwiek? Tak. Co? Już tak się patrzy po was, jakby szukał. No, niech mnie pan zadowoli oralnie. Opowieścią. Dzień dobry. Mumia. Tak. Okoliczności zniknięcia. Zniknęła w nocy. W nocy. W 20 minut. W 20 minut tyle ton. A skąd pan wie, że akurat w 20 minut? Ja bym chciała ocenić, czy on mówi patrzy prawdę. Po was, szukać. A widzisz, on chyba nie wie, czy on mówi prawdę. On jest w takim stanie aktualnie. Mhm. On już był 3 razy podtapiany! No, ale dalej, tym bardziej jest w stanie. To już ten stan, że rozumiem. 5 razy podpity plus słońce. Dobrze, pokaż nam miejsce, gdzie znalazłeś te skarby. Tą świątynię nam pokaż. Za mną! Puszczam go, biorę te wiadra ze sobą. Mówię, że Ibi to niósł. Mhm. I chodzicie właściwie tak alejka po alejce, alejka po alejce i wchodzicie coraz bardziej w głąb. Mhm. Ja wyciągam swoją pałkę, żeby w razie czego co bardziej ciekawscy, biedni nie doczepili się do nas. Idziecie 20 minut, 30 minut. Daleko jeszcze. Jesteśmy w połowie drogi. W połowie drogi? Za zakrętem. Zaraz znowu ujrzysz Amsterdam. Od strony rzeki. Kanału. Amsterdam. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to tutaj? Nie, połowa drogi. Rozglądam się, czy jacyś ludzie za bardzo nie zbierają. Idą za wami różni ludzie. Tak? No wyróżniamy się na tym tle. No wyróżniacie się, to bardziej on robi hałas, tak? Co chwilę mu się przypomina, tak? Jakaś genialna myśl. Zaczyna bełkotać. Tak! Kupa! Pierwszy raz domowe słowo! Naprawdę! Nie ma! Wyszła! Nie musisz się dokładać do tego syfu! No i idziecie, idziecie, idziecie. A możemy... Nie. Jutro? Nie. Bo może dzisiaj jej nie ma. Ona pojawia się i znika. Jak to? Tak. Jak to jej nie ma? No nie ma. No. Tak była, nie ma. No proszę pana, no to może jutro będzie. Jak go ktoś zabije. Świątynia? No tak. Świątynia. Chcesz zobaczyć Amsterdam? No. To lepiej, żeby ona się znalazła dzisiaj. No jak jej nie ma, to... Bo tak przyjdzie. Amsterdamu nie będzie w ogóle. No ale ja też to nie jest tak, że ona zawsze tam była. Co, piaski ją pochłonęły? Może. Mariana się rozgląda po tym miejscu. Czy ona wyczuwa tu jakąś aurę? Że coś jest tutaj nie tak? Rzuć proszę na kultyzm. Nie, 98. Wiesz co, dziwne miejsce, ale... Na pewno coś tutaj jest. Jesteście na wielkiej nekropolii. No. Dobrze, to pokaż nam te skarby, które znalazłeś. To musimy... Tak wiem, wrócić. Prowadź. I właśnie prowadzi was. Widzicie, że w końcu, gdy już wychodzicie z miasta umarłych, powoli dochodzi do siebie. Mhm. Może nie tyle, że trzeźwieje. Nie przesadzajmy. Ale zaczyna jakoś tak bardziej rozsądnie myśleć. Mówi wam, że zostawił owe zwoje w mieszkaniu, które wynajmuje. A właściwie w pokoju, który te papierusy. Wynajmuje. To wynajmujesz pokój, a spędzasz czas w takim miejscu, w którym cię znaleźliśmy? Tak. Nie można pić. Aha. Gdzie zatem jest twój pokój? No i mówi, że troszeczkę niestety będziecie musieli przejść, bo z tego co wam pokazuję, to zajdzie wam spokojnie do wieczora. Ale dalej to jest miasto umarłe? Tak. Czyli to po prostu... taksówki tu nie złapiemy? Nie, nie.
Po prostu będziecie musieli przejść właściwie na drugą stronę, na pieszo. Idźmy więc. A 19 dzisiaj? Właśnie. Mówi tutaj patrząc na Abrahama. Która jest teraz godzina, tak mniej więcej, strażniku? Około 17. Wow. Czyli nie zdążymy. No, byście musieli teraz już biec. Czy poradzicie sobie z nim? Możemy próbować. Podchodzę do... tak na cichce do Igora. Masz tę spluwę? O której tak niezręcznie wspominałeś. Jakbym nie miał, chodziłbym wolniej, albo coś tam, czyli mam. Abraham tak patrzy na ciebie. Oj, słońce się udzieliło. Okej. A umiesz w ogóle z niej strzelać? Tak. Tak bym powiedział, jakbym ją miał. Dobrze. Powiedzmy, że ci zaufam. Mam nadzieję, że Natalia wróci cała i zdrowa. Oczywiście. W nienaruszonym małżeńskim stanie. A ja nie wiem, czy mąż jej nie naruszy. Uważaj, Polaczku. Dobrze. Nie mów tego. Goldzie. Baw się dobrze z Marianną. Kto zostaje w mieście? Te dwójkę. W końcu dochodzicie do niewielkiego pomieszczenia. Mhm. Które jest po prostu jakimś starym grobowcem. Widzicie, że przechodzicie przez pokój wspólny rodziny i niewielki pokój, 2x3 metry, nie więcej, gdzie w trójkę mieści się dosłownie na stojąco. O rany. I on rzeczywiście za jakiś szmat wyciąga papierusy. Albo tak by się zdawało, bo widzicie, że to są jakieś jego takie zapiski, niechlujne takie tłumaczenia. No, muszę przyznać, że z czasów ekspedycji to za dużo nie pamiętam. Tak. Widzisz, że ten sposób śmieci zaczyna jakieś koty przeganiać z tej starty. Na razie tam leżało kilka kotów. Och, to prawdziwe syjemy. Tak. Piękne. Do krajowa to właściwie mam trochę żal, ale do innych nie. Agata, Braidmoor, James, Gardner. No, mieli głupie pomysły, ale byli w porządku. Zawsze byli w porządku. Agata, nazwisko, jak było tej pani? Broadmoor. I James Gardner. Mhm. I cieszę się, że Winfield mi te trochę dał kasy. I właściwie, gdyby nie to nie miałby nawet na ten pokój. Alkohol nie jest... Dobre, źle na mnie działa. No, tak. Ale tutaj znalazłem w takiej małej świątyni. Chyba to była świątynia, w sumie nie wiem, bo nie mogę jej znowu znaleźć. Papirusy. Być może pochodzą z 13 dynastii. Powoli pracuję nad przetłumaczeniem, ale to jeszcze długo mi zejdzie. A gdzie pan ma te papirusy? A macie pieniądze? A żeby pan je znalazł, potrzebne są pieniądze? Coś wam sprzedam. A więc... To jest dużo warte. Unikat. Najpierw pokaż. Badamy kulturę i historię Egiptu, więc będziemy wiedzieć, czy to falsyfikat, czy nie. To coś innego. Czyli chciałeś sprzedać nam falsyfikat? Nie, to pieniądze macie? Mamy. Pokaż. A pokaż, co chcesz sprzedać. Chcesz wyciągnąć taką książkę? Czarna. Bez napisów. Na okładce przynajmniej. Otwórz pierwszą stronę. Otwiera. Patrzę, jaki język przede wszystkim. Pieski pustyni, wydanie specjalne. Z obrazkami! Jakie masz języki? Nadarosły. Mam
polski, rosyjski, łaciny, angielski, francuski. No ale język mogę rozpoznać, mogę nie wiedzieć, o co prawdopodobnie chodzi. Prawdopodobnie niemiecki. Może duński. Może holenderski. Takie... Jakie są literki składające się na coś, co może być tytułem? Jakieś pogrubione... Zwykłe po prostu, zwykły druk. Nie ma jakiejś karty tytułowej? Nie. Gdzie to znalazłeś? To jest moje, do badań. A to skąd masz tę księgę? Czy tam jest napisane Occultition? Albo Kultem? Nie, to czarne obrzędy lewe na Harpflena. A skąd masz tę książkę? Z Holandii jeszcze? Z Holandii. Jak kupicie mi bilet, to wam ją oddam. Z tłumaczeniem. Z tłumaczeniem i z tymi... Papirusami? Papirusami. Nie, papirusy to jest inna sprawa. Papirusy to ja znalazłem. No I tam jest fragment odnośnie Apopa. Apopa? Mogą być cenne. Tak, wydaje mi się, że to może być, nie wiem, 12 dynastia. Tak patrzę na was pytająco. Czy coś mi mówi to Apopa? To już na archeologię. 69 na 82 weszło. Apop to jest w mitologii starożytnego Egiptu olbrzymi wąż. Demon mroku, ciemności, chaosu, zła. I on jest przeciwnikiem boga Ra. Mm-hmm. On zawsze z nim walczył, żeby nie było kolejnego wschodu słońca. Mieszkał w głębinach praoceanu, no ale później... I znalazłeś to w tej świątyni, której nie możesz znowu znaleźć? Tak. I tylko papirusy tam były? Tak. Czy on kłamie? Rzucie nam psychologię. Dawaj! Nope. Nawet jakbym zszedł ze szczęścia, to nie ma co. Zejdę! 11 szczęścia! Huch, huch. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No? Tak. Kłamie. Mówi prawdę. Och. A jakie było pytanie? Tak. Nie, w sensie, czy znalazł tylko papirusy? Tak, to tylko papirusy. Masz je tutaj? Nie. Ale powiem wam... Za bilet... Co tam było napisane? Dobrze. Powiedz jeszcze tylko, czy... Podczas ekspedycji albo po znalazłeś jeszcze coś innego niż papirus. Zatrudnicie mnie? Jeżeli okażesz się wartościowym i posiadającym wartościowe informacje, to tak. Znaleźliśmy papirusy i złotą skrzynię. Złotą i sarkofag. O sarkofagu wiedzą wszystkie gazety. To nie była zbyt cenna informacja. Ale nie został otwarty. I nie miał inskrypcji. To skąd wiedzieliście, że skrywa kobieta? Z papirusów. Ze skrzynki. Mhm. Czyli papirusy były obok sarkofagu gdzieś schowane? Ale szef ekspedycji Clive twierdzi, że były zniszczone. Czy papirusy też ukradziono razem z sarkofagiem? Nie. Clive dalej powinien mieć. I nic innego, na nic innego nie natrafiłeś. Ani w Memphis, tudzież Gizie, ani tutaj w mieście umarłych. A zatrudnicie mnie? Jesteś coraz bliżej zatrudnienia, tak? Można powiedzieć, że to twoja rozmowa kwalifikacyjna. Na razie przebiega całkiem zadowalająco. Proszę w takim razie na blefowanie, tak? Chyba, że zamierzacie go zatrudnić. A wiesz co? Mamy i biego, to dlaczego jego też nie? A wystawia rachunki. Nie, dokładnie. Będziemy jej fakturę podpisał, naprawdę. Mhm. Czyli bardziej perswazja jak już. To poproszę.
004 na 60. Wydaje mi się, że te pergaminy pochodzą z świątyni Bastet. Zniszczonej albo przeniesionej tutaj. Te pergaminy, które były tam obok sarkofagu? Które znalazłem. A te, które znalazłeś tu w mieście umarłych? Mhm. A te, które mówiły o tym... Pojawia się ta bogini już od czasów drugiej dynastii. Czyli te, które mówiły o tym olbrzymim wężu, tak? O tym demonie. Tak. Natalia spogląda w miejsce, gdzie siedzą koty. Nie ma, on je wgonił. Ale tam, gdzie siedział. A tam po prostu tam jakby jego ubrania, takie kupce, wiesz, zrzucone są. Doskonale. Wiadomo, gdzie szukać. To będzie ohydne. Czy tam były w środku świątyni inskrypcje poświęcone tej bogini na ścianach? Wydaje mi się, że był Systrum. Igor na pewno wie, co to Systrum. Czy może sobie rzucić na archeologię? No, zdane na połowę. To jest uderzany instrument muzyczny, aha, utożsamiony z symbolem władzy. I wziąłeś, znaczy był on namalowany, czy znajdował się tam? Znajdował się tam. A gdzie się znajduje teraz? Nie wiem. Chcesz powiedzieć, że nie wziąłeś go ze sobą? Ani nic innego, co się znajdowało tam poza papirusami? Wziąłem je trochę przez przypadek, szczerze. No, naturalnie. Przez przypadek. Znaczy... Bałem się, że ktoś patrzy. Dlatego wziąłem tylko to. Że jak... ktoś patrzy? Tak, czułem się obserwowany. Jak chciałem wrócić po resztę, to już nie było tego miejsca. Czy Igor kojarzy jakieś legendy egipskie o pojawiających się, znikających świątyniach? Coś... Jest legendą, historia o faraonie, który zbudował miasto na pustyni. Mm-hmm. Ogłosił, iż jest tylko jeden Bóg i według legendy to miasto zniknęło, a tak naprawdę zostało zniszczone i wymazane z pamięci. Czy kojarzysz jakikolwiek punkt charakterystyczny, który by mógł pomóc znaleźć znowu to miejsce? Mówisz, jakby byliście w tym miejscu dzisiaj, tak? Zaprowadził was tam. No i tak, nic nie było. Więc może warto się tam udać jutro. Widzisz, że on po prostu zbiera swoje rzeczy i w takim razie rusza z wami do hotelu, tak? Skoro go zatrudniliście. No to w związku z tym, że robi się ciemno i niebezpiecznie, to... I obiecaliście mu ten bilet do Amsterdamu, tak? Za... No to jest jak tak. Się wywio... Za tą książkę. Tak. No. Zatem opuszczamy tę niebezpieczną dzielnicę. Ja obiecuję wam, że dokończę tłumaczenie, żebyście mogli po angielsku też... Przeczytać. Doskonale. No to jedziemy do hotelu zatem. Wy co robiliście w międzyczasie? My pojechaliśmy na spotkanie. Abraham marudził całą drogę, że cała ta wyprawa Natalii to jeden dziwny wymysł historyczny i po prostu ma dosyć tych dziwnych bajeczek i powalonych naukowców, którzy nie wiedzą, co mówią. Ale pojawiliśmy się między we wskazanym miejscu, tak? Czyli przy tej cytadeli, między cytadelą a muzeum. A czy nie jedziecie do hotelu na rozmowę? Idziemy do tego doktora. Nie, on z tym doktorem się nie dobra, spotkać. dobra. Mhm. I rzeczywiście widzicie tam doktora. Mhm. Stoi. Przymyczacie. I podchodzi do was. Dzień dobry. No witam. Jak żona? Żona? No zdrowa, dzieci zdrowe. Pana? Nie pana. Ja nie mam żony. Pan może ma żonę. Dobrze, w takim razie przechodząc do meritum. Chcielibyśmy się więcej dowiedzieć na temat księgi Alasif. Bo jesteśmy koneserami literatury. Tak jak już ustaliliśmy. Co ona zawiera? Trzeba by ją przeczytać. Przeczytał ją przecież pan. Przynajmniej zaczął. Nie. Myślałem, że mi pomożecie ją odszyfrować. A, to tak. To proszę nas prowadzić. No, to nie macie
Wskazówek? Patrzę na niego spod łba. Nie, panie doktorze, nie mamy wskazówek. Miał pan nas zaprowadzić do księgi, byśmy mogli się skonsultować. To dlaczego tu się spotkaliśmy? Bo pan zasugerował to miejsce. Najpierw było o 18 w muzeum, potem on stwierdził, że o 19 tutaj. I nie macie wskazówek? Czy jest pan nas w stanie zaprowadzić do tej księgi, czy nie? No, ale bez... Proszę nie marnować wskazówek? Naszego czasu. To co ja będę z tego miał? Święty spokój. Nie prosiło go to zbytnio. Marianno, czy masz wskazówki? I tu patrzę tak wymownie na nią, żeby potwierdziła. Tak, mam wskazówki. Jesteś bardziej zaawansowaną okultystką. Zdecydowanie wiem, prowadzicie czego szukać. Prowadzicie jakieś badanie? Jeszcze patrzę na ciebie. Gdzie prowadzicie wykopaliska? Jak na razie... W Gizie? W Memphis? Jak na razie, to my powiedzieliśmy panu więcej niż pan nam. Przecież wy mi nic nie powiedzieliście. A pan nam nic nie pokazał, a mieliśmy zobaczyć księgę. Zobaczymy księgę, połączymy wskazówki. A to prowadzicie wykopaliska, czy nie? Nasze badania rozpoczęły się... Tak. Rozpoczęły się poza Egiptem. Mhm. I doprowadziły was do? Kairu. Co ja właściwie wiem na temat tej księgi? Oprócz tego, że jest ważnym okultystycznym znaleziskiem. Wiesz, że została napisana przez właściwie nieznaną osobę, która rzekomo podczas jej pisania oszalała. Istnieje kilka kopii. Kilka przekładów. Ale właściwie... Ale skąd, gdzie... Powiem ci tak, jest tyle plotek, ale nikt, kto nawet je powtarza, nie twierdzi, że one są blisko prawdy. Okay. Problem z tą księgą jest taki, że osoby, które coś o niej wiedzą, bardzo ciężko od nich wydobyć informacje. Albo te informacje nawet przekazywane powodują brak możliwości przekazania tych informacji. Często one po prostu doprowadzają do szaleństwa. Tak naprawdę ciężko powiedzieć, co jest prawdą, co nie. I co powoduje szaleństwo. Wiesz, że ludzie studiują tą księgę. Studiują zapisy z jej. Niektórzy specjalnie przekładają lekko błędnie, żeby ominąć skutki. Więc jakby ciężko tutaj tak naprawdę cokolwiek więcej powiedzieć. Wiadomo, że ma odniesienia do wielu pierwotnych tak naprawdę kultów. Dowiedzieliście się już, że jakieś powiązania z Egiptem pewnie też ma. Dlatego on jakoś się ciebie dopytuje. Tak, tak. Bo domyśla się, że po prostu chce dopuścić osobę, która w jego mniemaniu coś pewnie o księdze wie. Okej. Tak, prowadziliśmy badania. Prowadziliśmy wykopaliska, zarówno w Dolnym, jak i Górnym Egipcie. Znaleźliście coś? Coś, co pomoże odczytać to wszystko? Coś się znaleźliśmy. Coś okultystycznego. Coś znaleźliśmy, ale muszę to potwierdzić z oryginałem. Dlatego tak ważne jest, aby zaprowadził nas pan do tej księgi. Ma pani to przy sobie? Ona się tutaj zaczyna rozglądać tak podejrzliwie. A jest tu bezpiecznie? Nie. Dlatego tego nie mam ze sobą. Sprytny. Czy możemy iść? Gdzie pani to ma? Nie mogę panu powiedzieć. No oczywiście, że nie. Zrobię kopię. Jednej strony. Spróbujemy ją odczytać. Dobrze. Możemy iść teraz do tego muzeum? Mamo, możemy już iść do tego muzeum. Przecież nie będziemy robili tego w muzeum. Ale gdzie jest księga?
W muzeum? No właśnie. Proszę pana, pan myśli, że pan każdego wpuszczamy do każdego eksponatu? No ale jesteśmy z panem, więc pan nas dopuści. Proszę pana, to nie jest dotykanie, żeby kogoś dopuszczać do tego. My nie będziemy tego dotykać. Pan będzie dotykał. My tylko spojrzymy. Rzuć trudny test, czy... Czy go przekonasz jakoś, bo... Na urok osobisty? Nie używasz właściwie żadnego argumentu oprócz tego chodźmy, bo chodźmy. No, nie mogę tu argumentu siłowego, no bo jesteś pod meczetem. Ale na co mam to? Na perswazję? No na perswazję. Chyba, że jakoś inaczej chcesz go przekonać. Ja chętnie bym go oszołomił, ale... No, nie radzę. Pytanie, czy on ma klucze do muzeum. Wątpię, bo on miał bezpośrednie klucze. Nawet jeśli to tam pewnie są strażnicy. Tak. Raczej nie wyglądacie na pracowników. Spróbuję sobie rzucić na tę perswazję, no. Trudne to muszę mieć 0,05. Nie wyszło. Dawaj! 68. To nie. No, nawet tyle szczęścia nie masz. Mam. To zabrzmiało. Jeżeli zejdę ze szczęścia... 60 szczęścia. To on, nas puści, to on nas puści do muzeum? Czy nie, w sensie... Pokażę wam stronę. W muzeum? Tak. Ale powiedział, że zrobi kopię. Więc dostaniemy tą stronę. Nie ma sensu. Ale z drugiej strony, jak będę w muzeum, to mogę to ukraść. Zakładam, że uda ci się z tym uciec. On może przynieść jedną kartę z księgi, to nie to musi też, być karta księga. Abstrahując od tego, że to przecież będzie na pewno zabezpieczona, tak? W jakiejś gablocie, w czymkolwiek. Dobra, to nie. Panie doktorze, to pan teraz pójdzie do muzeum, będziemy czekać. Wyjdzie pan z kartą, a my pójdziemy razem z tą kartą do naszych wskazówek, razem z panem. Dobrze. To chodźmy. Ruszycie. On rzeczywiście... Po dłuższym czasie wychodzi z stroną, zwykłą taką z zeszytu wyrwaną. Mhm. Czyli nie z Necronomiconu. No to nie zrobi. No, ja myślałem, że przyniesie wyrwaną albo jakieś odrywała się. No nie, no powiedziałeś, że ma no pójść tak. Zrobić kopię. No. To prowadźcie do... To jakieś szkło? Szkło? Nie? Pan pokaże tą kartę. No i daję ci taką kartkę zapisaną po arabsku. Mhm. Nic z tego nie rozumiem zapewne. Składam ją, chowam za pazuchę. Nie, nie, no on ci nie daje jej do ręki. On ci pokazuje, tak? Mhm. Może pan przeczytać, co tu jest napisane? No, potrzebujemy do tego waszej rzeczy. Niech pan idzie za nami. I prowadzę, idę pod rękę z Marianną. Pokaż mu cokolwiek w pokoju. Jesteś w stanie to zrobić? Jestem w stanie. Lepiej mieć go po swojej stronie. A może pokaże nam więcej swoich dziwnych ślaczków i zapisków. Skoro tak zależy ci na tej fantastyce. Słuchaj, co robicie w hotelu? Ciebie we trójkę do pokoju. Mhm. No, Marianna ma całkiem dużo różnego rodzaju talizmanów, symboli i tego typu mistyczno-okultystycznych przedmiotów, więc ona w tym momencie chce wziąć coś, co będzie jakoś w miarę pasowało tematycznie. Czyli? Coś, co będzie wyglądało dziwnie i niezrozumiale. No, czyli nic z tych rzeczy takich... Nie, ja mu nie chcę pokazać masek. Nie maski i nie kamień. Pokaż mu te maski. Pokazać mu maski, naprawdę? Tak! Dotrzymał słowa. Jest to prawdą, aczkolwiek on jest częściowo szalony. A my jesteśmy tacy normalni. Jesteśmy bardzo normalni. Jeszcze masz w razie czego. Dobra, okej. Okay. To, co od Nuri dostaliśmy, tak? To z egipskimi symbolami. Dobrze. Niech tak będzie w takim razie. Niech tak będzie, tak się zadzieje. Ja blokuję drzwi, jakby chciał nagle uciec. Ja, dobry pomysł. Co mi pokazujesz? Co?
Ja mu pokażę ten kawałek czerwonego piaskowca. To, co znaleźliśmy. To, co Nuri dała? Tak. Znaczy, wskazała. No, się patrz na to. Jak to ma pomóc? Jeszcze nie wiem. To trzeba dopasować dopiero do treści, tak? To jest tylko kawałek. Pan nam też przyniósł tylko kartkę. I tu też mamy tylko fragment. Przecież tej księgi się nie da w ten sposób. Tak? Jej się nie czyta w całości. Ją się czyta fragmentami. Ale jak ma nam kawałek kamienia pomóc w tym? Tak samo jak kawałek karty. Musi pan patrzeć szerzej. Głębiej. To... Strażnik tajemnic na coś rzucił, nie wiemy na co. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, to będziemy jeszcze kogoś potrzebowali. Kogoś, kto przytrzyma ten kamień. Przytrzyma? Co pan planuje z nim zrobić? Połączyć. Z księgą? Ale to trzeba mieć oryginał. Nie. Z tekstem. Jak? Nie wiem, nigdy tego nie robiłem. Tu trzeba być ostrożnym. Bo to są wyższe siły. Dlatego potrzebujemy kogoś postronnego. Patrzę na Abrahama. Abraham się patrzy na ciebie. No, mam potrzymać kamień, to potrzymam, przecież to tylko kamień. No nie, wręczam mu ten kamień. Abraham nie wierzy w to mambo jumbo, jakby dla niego to jest po prostu mnóstwo warte. Spokojnie, możesz mieć trzecią postać. mnóstwo warte księgi. On zaczyna wypowiadać jakieś słowa po arabsku. Mhm. I prosi cię, żebyś powtarzała. Okej. Dobrze, powtarzam. To się źle skończy. No. Brzmi fajnie. To jest dobry hotel. Proszę was, to jest dobry hotel! To był dobry hotel. To był dobry hotel, no to prawda. Rzuć na moc. Zaraz mi rozwalisz. Cichutko. Tam zaraz. 93. Tak więc a możesz nie. Możesz forsować moc? Wiesz co, może. Znaczy forsować. Teoretycznie mogę zejść 13. No to... To złaś. Pytanie, czy chcemy zgodzić te 13? Albo forsuj, jest duża szansa na lepszy rzut. Albo forsuj. A jak forsuję, to co? To nie będzie hotelu. To wydarzy się coś przeciwnego, niż miało się wydarzyć. Dobrze, to zejdę te 13. Ale niestety nie powiem co. Dobra, no wiadomo. Dobrze, to zejdę te 13. Abraham trzyma po co mi te szczęście? Małej dłoni ten kamień. Abraham, rzuć proszę na poczytalność. A ty masz poczytalność w ogóle? Mam 35. I zdałeś! 21 na 35. On nie wierzy w to mambo jumbo. Odpisz sobie 1k6 punktów poczytelności. 1k6. Okay. 4. No. Jeszcze mi tak źle. Nagle znajdujesz się w jakimś mieście. Jakbyś spadł tam dosłownie jak śliwka w kąt. Jest sucho, gorąco. Uciekasz przed czymś. Mm-hmm. Widzisz przed sobą czerwone drzwi. I chyba wbiegasz do jakiegoś sklepu. Widzisz masę materiałów. Wbiegasz na piętro. Po czym kładziesz się i widzisz jakąś dziwną, brunatną maść, rzecz, ciężko powiedzieć. Bierzesz to w dłoń, po czym czujesz, przez chwilę zamracza cię jakiś taki odpływ, jakbyś odpływał gdzieś. Jest ci przyjemnie, ciepło, wesoło. Mhm. Zapominasz o tym wszystkim, co cię do tej pory męczyło. I po chwili z powrotem jesteś w pokoju. Widzę Mariannę i widzę doktora. Tak. Widzisz, że właśnie kończą coś mówić. Czy z naszego punktu widzenia coś się zmieniło? W sensie on się coś... Tak jakby coś się z nim zadziało? Zamknął oczy. I otworzył. Okej. Okay. Jakby takie dłuższe mrugnięcie. Ale... No już, skończyliście. Patrz, się rozglądam. Wszystko dobrze? No, gorąco jest. Tak mi się... Chyba musimy mocniej. Będziecie tu krzyczeć? Może trzeba dalej czytać. Czytaj.
Ja dalej. Jak się nic nie dzieje. No, mówi, że nic się nie stało, więc... No, racjonalizuje to sobie, tak? 21. Mm-hmm. To chyba połówka. Poczytalność się zmniejszą. To jest połówka, no. 59 na 31. Rzuć K10. Dziewięć. To zaraz powiesz nam, co się wydarzyło. Znaczy, czy najpierw rzucam, czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Czy rzucam na inteligencję, czy ja w ogóle uświadamiam sobie? No właśnie, dlatego zaraz nam powiesz właśnie, co się wydarzyło po rzucie, ale ja ci powiem w międzyczasie, co się... Zmieniło. Co się zmieniło, bo nagle czujesz, że nie jesteś w swoim ciele znowu. Mhm. Tym razem masz wrażenie, że jesteś kobietą. Mhm. Jest ciemno, zimno. Nie wiesz, gdzie jesteś. Masz wrażenie, że coś się przesuwa, jakby jakiś wielki kamień za ścianą. Mhm. Jakby coś się zamykało. Zapanowała wtedy kompletna cisza. Słyszysz, jak dudni twoje serce. Jest tak cicho, że ono dudni coraz bardziej. Myślisz tylko o tym, że ono tak hałasuje, że zaraz rozerwie ci po prostu głowę. Nie możesz się skupić na niczym innym. Ono ciągle bije, bije. Masz wrażenie, że zaczyna cię boleć, jakby cię chciało rozepchać po prostu. Jakby już twoje serce nie mogło wytrzymać tego ciągłego napływu. I uświadamiasz sobie, że chyba przestajesz oddychać. Łapiesz się za szyję, ale ona się rozpada. Mhm. Jakbyś cały się rozpadał, że zmieniał się dosłownie w piasek. Mhm. Po czym unosisz się z tym piaskiem, bo on się nawarstwiał cały czas. I widzisz, że stoisz przed nogami Sfinksa. Mhm. I piszesz coś. Jesteś jakimś mężczyzną. Nie rozumiesz swoich myśli. Jakbyś nie myślał po angielsku. Okej. To jest język, który nawet nie potrafisz przyporządkować do czegoś. I rysujesz jakieś obrazki. Przerysowujesz je z jakiegoś papirusu. Za sobą widzisz mężczyznę, który wyciąga coś, po czym tylko skończyłeś malować ostatni obraz, czujesz uderzenie w głowę, tępy ból. I wykonajmy rzuty, żeby przekonać się, co się wydarzyło. Czy na inteligencję, czy sobie zdaję z tego sprawę? Inteligencji mam dużo. Zdałem to źle. Czyli K10. K10. Załatwiłeś drugiego partnera. Zatrzymanie. Badacz odzyskuje świadomość na oddziale psychiatrycznym szpitala lub w centrali aresztu. Prawdopodobnie nastąpił jakiś atak. Szaleństwo. Krzyczałeś różne dziwne rzeczy. Po chwili przyszła po prostu obsługa hotelowa, dziwiąc się, co się dzieje. No, Marianna, widząc, że on się telepie i miota, próbowała zabrać mu kamień i go schować. Zanim ktokolwiek przyjdzie. Ciebie odnoszą do meczetu. Dobra. Czy ja się obudzę gdzieś? Tak, w meczecie Ibn Tuluna. To jest meczet, który został przekształcony, szpital właściwie, który został przekształcony z meczetu i tam w Kairze trzymają po prostu osoby niespełna rozumu. Rozumiem. Nie mogli się z tobą dogadać i tam po prostu po pewnym czasie, uznajmy następnego dnia, odzyskujesz po prostu świadomość. Mhm. Znaczy dobrze to... Nie wiem, jeszcze oni mogą wrócić. Tak? Wróciliście. Widzicie, jak jest w końcu wyciągany przez jakąś karetkę z hotelu, krzycząc, że się duszę. Czy to był... Gdzie go prowadzicie? Gdy tylko się zaczęło zamieszanie, to jakby doktor od razu... Schował? I zawinął się. Gdy ty wyciągałaś tablicę, on po prostu rozpłynął się. Dobra. Kurde.
Natalia strzepowała. Wiesz natomiast, że oni przychodzą z jakimś brudasem. Śmierdzi od niego. Ale przecież ona go widziała. No właśnie. Tak. Jakby wynajmujemy mu oddzielny pokój. Żeby nie tańszy. Spał. Widzisz, że tego Helendra przynieśli. Widzisz, że obsługa hotelu bardzo niechętnie dopytywała się, czy na pewno jest z wami, czy będzie nie. opłacone. Będzie opłacone. Ale nie jest z wami. Nie. Okej. Okay. No jakby zostawiam go w pokoju, żeby doprowadził się do porządku. Proszę o zarezerwowanie biletu do Holandii. Amsterdam. Tu jest chyba w Holandii. Na kiedy? Na za tydzień. Tydzień. Do tego czasu prosimy o wynajęcie. I dodanie do faktury. Oczywiście to bez problemu. Natalia, kiedy już te hotel uzyskał dostęp do tego konta, tak? Potwierdził wszystko już tam, że nie ma problemu. Dobra. więc bardzo proszę przysiąść do księgi. Obiecuję, że... Będę sprawdzać. Nie radzę mnie denerwować. Nie, widzisz, rzeczywiście, gdy zobaczył, że zapłacili się za pokój, za bilet, okej, okay, porządku. Widzisz po prostu zmianę zauważalną. O, no super, bardzo dobrze. Natalia jednak też zauważalnie się zmieniła. Ona widząc Abrahama, widać, że ona mimo wszystko jest wstrząśnięta. I ona podchodzi do Marianny, chwyta ją za łokieć, odsuwa. Co się stało? Ciężko jest mi powiedzieć, bo nie wiem, co widział. Kto? Udało nam się przekonać tego doktora, żeby dał nam stronę z książką. Znaczy nie chciał nam jej dać, on nam pokazał. Zaczęliśmy czytać. I w pewnym momencie Abraham zaczął krzyczeć. Jego zabrali do szpitala! Tak. To co wyście za książki czytali? Nie krzyczaj na mnie! Są pozycje, które mają moc. I to była jedna z nich. Ty mi nie musisz mówić, że są pozycje, które mają moc. Ale gdzie go zabrali? No przypuszczam, że do jakiegoś miejsca dla lunatyków. Przecież wiemy, mówili, że zabierają go do meczetu. W takim razie jutro rano go stamtąd wyciągniemy. Nie pozwolę, żeby ktoś z mojej rodziny, mi familia, siedział w takim miejscu. Marianna ma tak... Patrzy się tak... Drwie jej podeszło. I to już jest druga osoba! Druga osoba, Marianno! Ale... Co ty mi imputujesz teraz? Co ja ci imputuję? Natalio, na pewno nie chcesz powiedzieć za dużo dzisiaj? Zamówić ci coś do picia? Aj, kajaty! I widać, że ona po prostu zaczyna mówić po hiszpańsku. Dos tequilas. Ciska się straszliwie. W końcu siada, zapala papierosa. Ale w końcu dowiedzieliście się czegoś? Czy on poszedł do szpitala na darmo? I gdzie jest ten cały profesor? Profesor się zawinął, jak tylko zaczęły być problemy. Niestety razem ze stroną. Czy dowiedzieliśmy się czegoś? Nie wiem jeszcze, czy się czegoś dowiedzieliśmy, ponieważ nie wiem, co się z nim wydarzyło do końca. Przypuszczam, że może miał jakąś wizję. Ciężko wywnioskować po tym, co krzyczał. Czy miał jakąś wizję? Co za bzdury! O czym odkłada z impetem tego papierosa? Lepiej, żeby to było coś dobrego! Bo ja to inferno zrobię! Dobrze, prześpijmy się dzisiaj wszyscy. Zachowuj się pan! Widzę, że się poprawia. Natalia, czy odprowadzić cię do pokoju? Nie, dziękuję! Dobranoc! Dobranoc. Wszyscy idziecie spać, tak? Rano budzicie pukanie.
Natalia, wiesz, ona ledwo spała, ona była zdenerwowana, więc bardzo szybko zrywa się. Jeden z chłopców hotelowych. Mhm. Tak. Proszę pani, ten pan, który nie jest z państwem, stwarza pewne problemy. Oj, no. Ke. Co on robi? W hotelu nie możemy mieć zwierząt. A? Momentito, widać, że tam ubiera się jakiś szlafrok. No dobrze, ale jakie zwierzęta? Zwierzę cię prowadzi przed jego drzwi. No. I tam widzisz cztery koty po prostu, które siedzą w progu. Drzwi do jego pokoju. Ach, tak. Ale z tego co ja widzę, to państwo mają problem. One nie są z jego pokoju. Tak, tak. Pani gość, który nie jest z panią, ale tak. Pani za niego płaci. Owszem. Wyrzuca te koty ze swojego pokoju. To znaczy, nie chce ich mieć. Nie sądzi pan, że to dosyć logiczne? Tak, jednak miauczenie dalej wydobywa się ze środka pokoju. Mimo, że on jej wyrzuca? To nie sądzi pan, że trzeba jakiegoś eksterminatora zawołać? Ale w jakim celu? Ja nie wiem. Ej, przepraszam, pardon, ale czy to ja mam rozwiązywać problemy w państwa hotelu? Nie, tylko że ja już wniosłem kilka kotów. Pan wniósł mu kilka kotów? Przecież powiedział, że on ich nie chce. Wniosłem, proszę pani. Proszę pana, powiedział pan, że pan wniósł, a teraz mi pan mówi, że to on trzyma zwierzęta. No i niech się pan, proszę pana, odpowiednio zastanowi nad tym, co pan mówi. Jest, proszę pana, 7 rano. Czy pan wie, o której ja normalnie wstaję? Czy ja myśli pan, że normalnie jakbym wstawała codziennie o 7 rano, czy ja bym wyglądała... W tym momencie się otwierają drzwi i widzisz kota po prostu przerzuconego przez te trzy, które stały w progu i drzwi się zamykają. Tak. Składa ręce. No to ja rozkłada ręce. Widzi pan? Ewidentnie ich nie chce. Ewidentnie ich nie chce. No, rozumiem. To po prostu doliczymy do rachunku. Przepraszam. Widzisz, że zabiera je do koszyka, kiedyś wkłada i znosi na dół. No tak, jak głaszczy jednego z nich. Po czym rzeczywiście puka do tego pokoju. No i widzisz takiego zaspanego tego Holendra. To tak, proszę pani. Buenos dias. Czemu pan przynosi koty do hotelu? No i wchodzą przez balkon. To nie może pan zamknąć balkonu? No, no to miauczą. To będą miauczyć na balkonie, ale nie będą miauczyć u pana. Pana budzą, mnie budzą. Rachunek się zwiększa. Dineros, proszę pana, dineros, ja... To nie będę ich wpuszczał. No. Dobrze, niech będą na balkonie. Niech pan... Ja je zabiorę, proszę, wchodzi do tego pokoju. Gdzie jest ten kot? Ja rzeczywiście widzę 2 koty na balkonie. O. Jakie śliczne. Natalia podchodzi, głaszcze. Takie rzeczywiście niewielkie, może roczne, nie więcej, o, czarne. O mój Boże. Bierze je. Mówią, że nie można mieć kotów w hotelu. Ale czy to byłaby zbrodnia? Czy miałeś kiedykolwiek zbrodnią? Głaszcze je. Czy one się zbliżają do jakiegoś konkretnego rejonu? Aj, Karina, śmiejesz. No dobrze. To dobranoc. Ale niech pan nie śpi za długo, bo praca czeka. Tak naprawdę już powinien pan pracować. Nie wiem, co pan robi w łóżku. Na chwilę się położyłem. I Natalia wygląda na bardzo nieprzekonaną. No tak, ale wie pan, czas to pieniądz.